No, dla nas to była wielka tragedia. To się stało 2 lata po powstaniu firmy jako Euroafryka. No i to był bardzo duży cios, bo to byli wszystko nasi koledzy. Wszystkich znaliśmy od wielu lat i dlatego to żeśmy szczególnie przeżywali. No i przeżywamy do dzisiaj, bo pamiętamy o tym. Tam chyba był największy problem z tym, że nie można przebalastować statku od naporu wiatru i nie wyrównać go, i ponieważ jak wiatr przejdzie na drugą stronę, a tak się stało, nakładają się te dwie siły. Wtedy jest duży problem dla załogi, żeby wyratować się. Nieraz może zabraknąć czasu. Mieczysław Ostrzyniewski, Cieśla. Józef Noga, starszy marynarz. Bronisław Sychta, starszy. Starszy mechanik Brodnicki, nasz kolega, kapitan Łasiewicz, Berend, drugi mechanik, no wielu kolegów, oficer pożarowy. No bardzo dobrze znałem kapitana Łasiewicza, bardzo dobry kapitan.